Jest tyle pytań na temat wirusa korony, które mnie zadziwiają. Te rzeczy po prostu nie trzymają się kupy. Jesteśmy tutaj wszyscy i żyjemy w takim stanie wojennym. Nie wolno nam wychodzić z domu bez ważnego powodu. Nie wolno nam siadać na ławkach lub chodzić do domów innych ludzi, nawet do naszych dzieci. Tyle zachodu, gdy tylko 46 osób w całym kraju zostały zarażone w ciągu ostatnich 24 godzin. Tylko 46. W Wiktorii, stanie najbardziej despotycznym, wczoraj premier Dan Andrews przedłużył stan wyjątkowy na następny miesiąc. Uczynił to w dniu, kiedy powstało zaledwie 3 nowe infekcje w jego stanie. Więc można by zaparkować 3 pojazdy policyjne przed domem każdej osoby, która została zarażona i w ten sposób można zapewnić, żeby nie wychodziły na zewnątrz. Ale w zamian za to policja przegania wszystkich ludzi, aby zamykali się w domach. Ten stan wyjątkowy, który powstał w Wiktorii, został nakazany bez zgody parlamentu. Takie rzeczy się dzieją w Australii. Myślę, że to wszystko się odbywa w dobrych intencjach, aby ratować życie, ale to jest bardzo niebezpieczny precedens, zwłaszcza, że tyle mediów dopinguje tej narzuconej władzy. Jak już wspomniałem, to wszystko nie trzyma się kupy. Najważniejsze jest to, że byliśmy ostrzeżeni przez rządowych doradców miesiąc temu, żeby przygotować się na 150 tysięcy zgonów. Tak mówili. Do tej pory mieliśmy tylko 61 zgonów. Połowa z nich to byli ludzie w wieku 80 do 90 lat, gdzie wielu cierpiało na inne poważne choroby. I nawet gdy dodamy wszystkie choroby z całego świata, łącznie z Chinami, Włochami, Hiszpanią, Ameryką, Szwecją, to nadal otrzymamy liczbę dużo mniejszą niż 150 tysięcy zgonów. Mamy tylko 714 zgonów. I możesz zachwalać, z czym się zgadzam, sposób, w jaki rząd postępował w tym kryzysie. I możesz też wspierać, tak jak ja to robiłem, te wcześniejsze ograniczenia w trakcie, gdy się zastanawialiśmy, o co chodziło. I możesz powiedzieć, tak jak ja to zrobiłem, że ten wirus jest niebezpieczny, a więc musimy zachować ostrożność. Ale teraz musimy zadać pytanie, czy to niebezpieczeństwo zostało wyolbrzymione? Powiedziano nam też, że potrzebujemy te ograniczenia, aby zaniżyć wykres, aby ochronić nasze szpitale przed przeludnieniem, żeby mieć czas na dokupienie więcej łóżek na pogotowie i dokupić więcej wentylatorów. Ale prawdę mówiąc, dzisiaj i przez cały kryzys setki i setki łóżek na pogotowiu są puste. Oni poszukują tych pacjentów, którzy po prostu nie przybyli. Teraz więcej osób zdrowieje niż choruje. W ciągu ostatnich dni mamy tylko 46 nowych zachorowań. A więc rodzi się cała masa nowych pytań.